będzie odchodził jeden wróg. Ten wróg już przegrał tak naprawdę tę wojnę. My będziemy z nim walczyć, bo to jest nasz obowiązek. Mamy chronić ludność cywilną, bo to jest nasz obowiązek. Czynimy to bez względu na konsekwencje i bez względu na ofiary, które musimy ponieść, ale też musimy mieć świadomość, że ze wschodu zbliża się kolejny wróg, z którym musimy walczyć. Tym wrogiem są Sowieci. Brygada wtedy stanowiła już realną siłę. Po pierwsze, to byli prawdziwi partyzanci, dowodzeni przez oficerów Wojska Polskiego, przedwojennych oficerów. Duża część żołnierzy brygady to byli podchorążowie. 8 września 1944 roku w okolicach wsi Żąbiec w powiecie włoszczowskim doszło do potyczki stoczonej pomiędzy oddziałami Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych a oddziałem Armii Ludowej Tadeusza Grochala, zwanego Tatka Białego. Oficerowie, Komenda Główna Narodowych Sił Zbrojnych wydaje rozkaz utworzenia Brygady Świętokrzyskiej. Dowództwo nad formacją obejmuję ja. Rozkaz! Tak jest. Brygada Świętokrzyska była największą jednostką taktyczną partyzancką Narodowych Sił Zbrojnych. Była utworzona w sercu Kielecczyzny. Stworzono ją z wcześniej istniejącego 204 Pułku Piechoty Narodowych Sił Zbrojnych, który powstawał od kwietnia 1944 roku na skutek koncentracji oddziałów partyzanckich, który w to pułk został powołany już w czerwcu 1944 roku. W momencie, kiedy wyszły rozkazy o utworzeniu Brygady Świętokrzyskiej 11 sierpnia 1944 roku, wszystkie okoliczne oddziały plus ochotnicy, którzy z terenu napływali, czyli z siatek konspiracyjnych do brygady, stworzyli następne zgrupowanie, czyli 202 Pułk Piechoty. Z tych dwóch podstawowych jednostek wykształciła się w pełni brygada ze służbami towarzyszącymi i było to około 840 ludzi. Połowa tej brygady nie ma uzbrojenia. Zaatakowanie pod Kurzelowem konwoju niemieckiego i zdobycie wielkiej ilości broni i amunicji. I wtedy dopiero możemy mówić, że Brygada Świętokrzyska ma możliwości do działań zbrojnych na większą skalę niż dotychczas. Na małym obszarze, na terenie zachodniej części powiatu jędrzejowskiego, czyli Włoszczowa i okolice, porusza się kilka zgrupowań, w tym Brygada Świętokrzyska pod dowództwem Garbatego, oddziały Armii Ludowej. Do komunistów nikt na ochotnika nie szedł. To były bardzo nieliczne przypadki, dlatego że to jest konspiracja, która powstaje dopiero w 1942 roku. Więc wszyscy ci, którzy gdzieś chcieli być, coś chcieli robić, już dawno wstąpili. A po drugie, po okupacji sowieckiej do 1941 roku, gdy ta wiedza się rozprzestrzeniła na ziemiach polskich, że tam było podobnie jak pod okupacją niemiecką, że były wywózki, że milion ludzi pojechało na Syberię, że dziesiątki tysięcy zamordowano na miejscu. Te masowe represje, egzekucje sowieckie powodowały, że nikt partyzantki komunistycznej nie traktował jako polskiej organizacji. Trudno sobie wyobrazić współpracę z oddziałami, które 17 września 1939 roku zaatakowały na Polskę, którym w 1943 roku udowodniono dokonanie zbrodni katyńskiej. No, to wszystko oddziaływało na wyobraźnię ludzi. To między innymi dlatego tak niewiele osób zgłaszało swój akces czy do Gwardii Ludowej, czy do Armii Ludowej. Dużo elementu złodziejskiego, bandyckiego zostało przejętych przez komunistów, którzy nie mieli ludzi, nie mieli szeregów, żeby stworzyć Gwardię Ludową, mieli kadry, które były przesyłane, natomiast nie było dołów organizacyjnych i oni musieli się opierać na tych pospolitych bandziorach. Zresztą ich meldunki o tym świadczą. Jeśli oddział partyzancki Gwardii Ludowej nadaje w meldunku, co zdobył, pierścionków z łoczkiem złotych, czy łobrączków tam tyle, medalików tyle, krzyżyków tyle, tam całą garść,
to są dowody nie działalności partyzanckiej, tylko działalności bandyckiej. No i masowy gwałt, a to w podziemiu było karane śmiercią. Jednym z priorytetów Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, tej komunistycznej, zresztą stworzonej z komunistów, którzy byli w Moskwie i zostali tutaj zrzuceni. Z poznanych dokumentów, a poznajemy ich naprawdę coraz więcej, to była walka z podziemiem antyniemieckim, przede wszystkim z Armią Krajową i z Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Dochodziło do sytuacji, które wydają się być wręcz nieprawdopodobne. To właśnie Armia Ludowa, a wcześniej Gwardia Ludowa donosiła do gestapo, informowała o członkach podziemia. Ci ludzie byli aresztowani i skazywani na karę śmierci. Oddziały polskiego podziemia niepodległościowego, walcząc przeciwko Niemcom, wspierały oddziały Armii Czerwonej. Między innymi wszystkie operacje związane z planem burza realizowanym przez Armię Krajową polegały na tym, że Polacy, podziemie niepodległościowe miało witać żołnierzy Armii Czerwonej jako gospodarze. No i jaki był skutek tego działania? Wiemy bardzo dobrze choćby z działań na terytorium Wileńszczyzny, gdzie żołnierze Armii Krajowej zostali aresztowani, wysłani najpierw do obozu w Riazaniu, a później część z nich dalej na Syberię. Jeżeli ktoś w 1944 roku wierzył w szczerość działań Sowietów, krótko mówiąc, był naiwny. Był naiwny. Nie było możliwości, żeby te działania odczytać jako działania propolskie. Kapitan Karwajew. Towarzysz kapitan, podождите. Towarzysz generał, kapitan Karwajew. Входите, пожалуйста. Товарищ генерал, по вашему приказанию капитан Карваев прибыл. Садитесь. Здесь, в этой папке, необходимая информация. Вы поняли приказ? Так точно, товарищ генерал. Так, выполняйте.
specjalna grupa NKGB, czyli nadrzędnej instytucji nad NKWD, zrzucona w czerwcu 1944 roku kilkunastu sowieckich oficerów, miała za zadanie stworzyć brygadę partyzancką sowiecką, która będzie nie pomagała żołnierzom Armii Czerwonej w prowadzeniu działań wojennych, ale będzie w stanie bardzo szybko rozpracować podziemie na tym obszarze. Chodziło o to, żeby stworzyć jeszcze pod panowaniem niemieckim jakieś zalążki aparatu komunistycznego, które potem będą mogły umacniać na tym obszarze komunistyczną władzę. Jaka była wielkość tego oddziału, też bardzo trudno określić. 11 osób to wiadomość, która funkcjonuje w literaturze. Wcześniej ten oddział liczył zapewne więcej osób, ale miał po drodze od samego początku swojej obecności tutaj przejścia z Niemcami. To znaczy, zanim udało się dotrzeć do oddziału w AL-u, kilkukrotnie spotkał się z Niemcami, choćby w okolicy miejscowości Tunel. To są ślady o tym, że Niemcy poszukiwali tego oddziału. W zasadzie nie wiedzieli, czy jest to oddział dywersantów, czy jest to oddział rozpoznawczy, w jakim celu Sowieci zdecydowali się rzucić go tak daleko na tyły niemieckie. Karajew, który został tutaj przerzucony z tym oddziałem, mieli bardzo duży wpływ na to, co tak naprawdę się działo w poszczególnych oddziałach partyzanckich, a więc w tym przypadku w oddziale Tadka Grochala Białego. To byli tacy sowieccy namiestnicy, którzy tak naprawdę decydowali o tym, co się nie tylko działo z tym oddziałem, ale również jakie akcje ten oddział miał wykonać. Ci oficerowie mieli polecenie, żeby dotrzeć agenturalnie do jednostek niemieckich, gdzie służyli ludzie z Armii Czerwonej w służbie niemieckiej, SS-Wachmannschaften. I takie jednostki rzeczywiście były, szczególnie w okolicach Częstochowy. Ci emisariusze sowieccy do nich dotarli i przedstawili im sytuację w następujący sposób, że wojna niedługo się skończy, wojnę wygra Związek Radziecki, towarzysz Stalin wam tego nie daruje, więc wasz los jest przesądzony. Macie szansę teraz zmyć hańbę z siebie. Jeśli uciekniecie z bronią do nas, wstąpicie do nas, stworzymy z was partyzantkę, to wy i wasze rodziny będą oczywiście oszczędzone. Około setki funkcjonariuszy takich formacji policyjnych w służbie SS, którzy wywodzili się z Armii Czerwonej, przystąpiło rzeczywiście do tej grupy sowieckiej, NKWD-owskiej. Z nich zamierzano stworzyć rzeczywiście formację partyzancką sowiecką, ale gdy ci ludzie przybyli do tego obozowiska, okazało się, że okoliczna ludność ich bardzo dobrze znała z pacyfikacji tych miejscowości. Jeden z komunistów ówczesnych po wojnie w Polsce zrobił karierę jako pseudoliterat, Władysław Machejek, opisał ich w latach 60., 70. Pierwsze, co zrobiliśmy, to im zabraliśmy natychmiast broń. Nie spaliśmy w nocy, bo się ich baliśmy. Czyli ci, którzy mieli z nich tworzyć formację partyzancką, sami się ich bali.
rano, a tu już są u nas. Ta narodówka, przyszli do Żąbca. No i chodziłem, gówniarz był, nie wiem, 15 lat, już 14, to już rozumiał wszystko. Tu drogą te narodówki kręci się i lotają w tej narodówce. Wtedy miałem niecałe 16 lat. Jako ochotnik wstąpiłem, byłem u kapitana Stepa. To był duży oddział, który miał prawie 250 partyzantów, dobrze uzbrojonych. Opowiem o Żemcu. W 1944 roku, to było we wrześniu, podporucznik Franciszek Sanowski wyruszył ze zbożem już wcześniej i zawiózł do młyna. I później miał się zgłosić po mąkę. Poruczniku, zbierzcie swój oddział. Pojedziecie do młyna. Tak jest. Sierżancie, przygotować oddział do wymarszu. Drużyny, przygotować się do wymarszu. Od Żąbca, tam ode mnie, przez las doszli tu do Hendykowskiego lasu, za Gajówkę. Tam przeszli drogą i ci, co w lesie byli, to zatrzymali całość no do partyzantów. Ci od Tatka Białego zaskoczyli ich, rozbroili. I tam przywiązali Sanowskiego i mówi, twój koniec tu będzie. A tych innych właśnie przepytywali i kazali im kopać grób. Zmądrzałeś? Gwari, suka! Gdzie twoi? Ilu was? Gwari! I się mu nada. Jeden uciekł i poleciał na drugą wieś, no tam, półtora kilometra, może dwa, jest. Poleciał i rozpowiedział, jak się sprawa przedstawiał. Że tu w lesie trzymają. Przyleciał do nas, do oddziału kapitana Stepa. Powiedział, że cały oddział Tatka Białego, tam byli i ruscy skoczkowie. I kapitan zaraz zrobił, dał znać do wszystkich oddziałów, przez gońców. Narodówka. Co u nas stoi?
rozrzędowali się, poszli na pola i przez pola, bo tam takie zarośla były, no. Do dzisiaj tu są duże i krzoki, to jest. I do nich. Nasza grupa kapitana Stepa była pierwsza. Później był Żwik, później był Rusin. Także obtoczyli mi ich w koło. Strzelaj! Strzelaj! W momencie, kiedy jeden batalion brygady, bo to przecież nie cała brygada, nadszedł na miejsce i rozpoczęły się pierwsze strzały, Armia Ludowa razem z częścią kadry sowieckiej uciekła, natomiast pozostawili tych SS-manów sowieckich, którzy nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje, nie wiedzieli, kto z kim, przeciwko komu. Oni dostali się w ręce Brygady Świętokrzyskiej. W ciągu dosłownie godziny rozbito tą grupę, która liczyła blisko od 250 do 300 żołnierzy. To była dość silna grupa. Okazało się, że tych 12 żołnierzy z porucznikiem Sanowskim stało nad wykopanymi dołami. Mieli być zamordowani, rozstrzelani przez pluton egzekucyjny Armii Ludowej. Do tego nie doszło i tutaj też taka ciekawostka, o czym wspomina w swoich wspomnieniach pułkownik Bohun, dowódca tegoż oddziału, porucznik Sanowski, kiedy stał nad tym dołem śmierci, przysiągł, że jeżeli uda mu się wyjść z tego cało, to poświęci się służbie Bogu i jak to się później okazało, we Włoszech wstąpił do seminarium duchownego, został księdzem. W tej walce zginął jeden żołnierz Brygady Świętokrzyskiej i jeden został ciężko rannych, kilku lżej rannych, natomiast zginęło blisko 40 żołnierzy Armii Ludowej. Reszta została zatrzymana, aresztowana, wzięta do niewoli. Co się stało z statkiem białym, z Grochalem, a więc dowódcą tego zgrupowania i co się stało z dowódcą tego oddziału sowieckiego. A no, co ciekawe, chyba mieli bardzo dobre i sprawne ciała i mocne nogi, bo po prostu potrafili szybciutko uciec z pola walki, zostawić swoich żołnierzy na pastwę losu. Tych kilkudziesięciu Sowietów, z tego co wiemy, są trochę różne liczby, ale to jest najczęściej powtarzająca się byłych 67, będąc w niewoli NSZ-owskiej, nie mogli być trzymani w więzieniu, nie mogli być wypuszczeni, dlatego że to byli zbrodniarze. Nie wiadomo było, co z nimi zrobić. Najprawdopodobniej i tak byliby rozstrzelani jako zbrodniarze wojenni. Ci, którzy byli w służbie niemieckiej, pacyfikowali okolicę. Ponieważ Sowieci w jakiś sposób domyślali się, co ich czeka, wywołali bunt wieczorem tego samego dnia, usiłowali się uwolnić. Doszło do bezładnej strzelaniny tych strażników NSZ-owskich. Kilku z nich nawet zostało rannych przypadkowo w tym ostrzale, ale Sowieci zostali zlikwidowani. Nie byli to partyzanci z pewnością, byli to ludzie, którzy, tak jak wspomniałem wcześniej, jeszcze parę dni wcześniej, znani byli w tej okolicy jako zbrodniarze, którzy pacyfikowali polską ludność cywilną. AL-owcy, którzy dostali się do niewoli, a rzeczywiście spora ich grupa dostała się, bo za wolno uciekali, miała wybór. Albo wracali do domu, z tym, że musieli przyrzekać, że już nie będą działać w strukturach komunistycznych. No oczywiście w przypadku zagrożenia ci ludzie takie deklaracje składali. Natomiast ochotnicy mieli prawo wstąpić do brygady. Uważano, że to są ludzie zmanipulowani z okolicznych wsi, trafili przypadkowo do Armii Ludowej. Jeśli chcą tak jakby naprawić swoje winy, chcą rzeczywiście walczyć z Niemcami, droga dla nich jest otwarta w Brygadzie Świętokrzyskiej. Ci, którzy chcą wstąpić do prawdziwego Wojska Polskiego i walczyć z okupantem, wystąp! Zabierzcie ich do komisji lekarskiej, dwójka niech ich sprawdzi. I niektórzy przystąpili do nas,
po przepytaniu, jak długo byli, czy kogoś nie uszkodzili, nie zabili. No dużo powiedziało, że nie. No to kilkanaście osób wcieliliśmy do naszej grupy. Znałem tych właśnie, co przystąpili właśnie do naszego związku, do Narodowych Sił Zbrojnych. Z początku chętnie służyli, ale fałszywie, bo jak się okazało, to i ze dwóch, trzech uciekło. Między nimi Władysław Macheje, którego wspomniałem. On przez kilka dni był ordynansem pułkownika Antoniego Szackiego-Bohuna. Czyścił mu buty, a później go jadowicie opisywał. Udało się jeszcze zdobyć radiostację. Udało się zdobyć bardzo dużo ciekawych rozkazów, meldunków, no i instrukcji, w jaki sposób postępować z podziemiem. W pewnym sensie to obnażyło zamiary Sowietów i pokazało, jak miała wyglądać ich aktywność na tym obszarze. Jak my zdobyli papiery, to był rozkaz zniszczyć Armię Krajową, Narodowe Siły Zbrojne, zniszczyć. Papiera to stało. Tak, zniszczyć. Tak. To było ich celem. Te partyzanty wyjechały, też rządca ta narodówka już nie ma na drugi dzień. Sołtys. No musiał zgłosić do Włoszczowy. No tam i gmina była, przecież jej urzędniki były, że tak, tak i tak sprawa jest. Facet jakiś przyszedł. No co za jeden, to przy nielegitymułem go jo, ani nich. Zobaczył, ile ich zabitych, no to kazali zakopać i tyle. Niemcy na terenie, gdzie panowali, oczywiście rejestrowali wszystkie ważniejsze dla nich i większe wydarzenia i takie adnotacje, że została zlikwidowana jakaś grupa komunistów, niewątpliwie są. W starszej literaturze powstaje w okresie PRL-u, znajdują się informacje o tym, że w samej bitwie brał udział rekordowej wielkości oddział niemiecki, liczący prawie 2000 osób, no, co nie ma żadnego pokrycia i wydaje się być totalną, całkowitą bzdurą. No, nie ma żadnych śladów, które mówiłyby o tym, że w samej bitwie, czy także po jej zakończeniu, Brygada Świętokrzyska w jakikolwiek sposób kontaktowała się z okupantem niemieckim. Kilka dni później odbyła się chyba w zasadzie największa z potyczek stoczonych z Niemcami, czy z bitew stoczonych z Niemcami przez Brygadę Świętokrzyską, bitwa pod Cacowem. Z relacji biorących w niej udział żołnierzy NSZ-u dowiadujemy się bardzo wyraźnie, że było to pierwsze wykorzystanie przeciwko Niemcom broni, która została zdobyta właśnie w bitwie pod Żompcem. To, co udało się zdobyć pod Żompcem, wystarczyło na uzbrojenie 200 osób. Tak? Bardzo dużo broni maszynowej, dwa ciężkie karabiny maszynowe, jeden granatnik, około 120 karabinów. To wszystko było bardzo dokładnie wpisane w pamiętnikach, między innymi w pamiętniku dowódcy brygady Bohuna. Rok 45 i wchodzą Sowieci do Polski. Przynoszą nam w cudzysłowie wolność. Okazuje się, że odchodzi w niepamięć ta czarna noc okupacji niemieckiej, ale dzieje się coś innego. No, wchodzi kolejny okupant. Są na szczęście zachowane dokumenty, praktycznie wszystkie najważniejsze. Dokumenty strony komunistycznej, są dokumenty sowieckie, że ta grupa, która miała tworzyć partyzantkę sowiecką, była złożona z oficerów NKGB, że była wcześniej zrzucona. Są dokumenty NSZ-owskie. I co ciekawe, pierwsze różnego rodzaju relacje i zeznania ludzi, którzy brali w tym udział po stronie komunistycznej, z tego zgrupowania Armii Ludowej, napisali prawdę, że ci ludzie byli wzięci do niewoli, że byli przywiązani, mieli być poddani brutalnemu śledztwu, kopano dla nich już doły, w których mieli być pochowani. Później, po latach, te wersje były zmienione, że to wcale tak nie wyglądało, a te kopane doły to miały być okopy dla Armii Ludowej. Z tego wydarzenia zrobiono właśnie heroiczny bój, który miał być dowodem
Armii Ludowej zwycięstwa, a dowodem także na to, że polska reakcja rozpętała piekło, wymordowała partyzantów Armii Ludowej, że to był przejaw po pierwsze wojny domowej, dalszy ciąg, reakcyjna faszystowska organizacja przy pomocy Niemców, Narodowe Siły Zbrojne, rozbiły zgrupowanie partyzanckie Armii Ludowej i partyzantki radzieckiej na Kielecczyźnie. Bardzo wielu żołnierzy, oficerów brygady po wojnie było aresztowanych przez komunistów, byli sądzeni, przeszli okrutne śledztwa, ale nikt im tak naprawdę nigdy tego nie udowodnił. Nigdy. Zresztą te komunistyczne sądy później potwierdzały, że nie było kolaboracji z Niemcami. Co innego, propaganda. Propaganda jest do dzisiaj. Natomiast wiedza o tym, jak było naprawdę, była od początku, także w komunistycznym państwie.